Klaudrup, Mister Gol, kiełbasa, gwiazdą wreszcie na potyrą. No co ci pozostało? Teraz pojechać na trzecią ligę, zagrać mecz, przyjechać i rozwozić węgiel. Ale w tej trzeciej lidze w Lechii Tomaszów grasz, to niepokojąco troszkę wygląda, 6 bramek tylko, no nieprzyzwyczajeni jesteśmy, że kiełbasa... Tak no niestety, takie życie jest. No, grałem parę meczy na napastnika, strzeliłem na początku, a później trener mnie przesunął z konieczności do środka pola, na kierownicy, także... Gdzie? Na kierownicy, niestety, teraz już tylko dzielę. Taki drewniany na rozegraniu? No, drewniany też musi grać na kierownicy, no, żeby przeciąć coś. Nie no, wszystkiego ja bym się spodziewał, jak jeszcze powiesz, że bramki z dystansu strzelasz, to... Coś tam się ukuło z dystansu, no, w Żgowie nawet jedną, strzeliłem z dystansu, ale to taką... Ci powiem, że odbiła się tak dobrze i z prostego i wpadła za kołnierz. Grzesiu, murawa w Opocznie tutaj jest fajna. Na Lechii wiem, że też macie dobry stadion, ale generalnie to jeździsz teraz po takich kartofliskach, bardziej po małych stadionach, a przecież była Moskwa, były Łużniki. No życie jest brutalne, niestety, kurwa. No, raz jest tak, raz jest inaczej i niestety. No, przyszedł taki czas, że trzeba troszeczkę już iść w drugą stronę i powoli może kończyć. A zobaczymy, jak to będzie. Powoli. 36 lat masz, to fajna liczba, bo z tego, co pamiętam, to masz 36 występów w Ekstraklasie, to malutko. Wystarczyło, żeby zrobić Króla Strzelców. No i to mnie cieszy. 21 goli, to chyba takiej średniej to chyba nikt nie ma. No mówię, mi akurat się udało. Mówili na mnie, że jestem drewniak, że nie biegam, że tego. A odbijała się. Mówili, że odbija się i odbijała się i wpadała do bramki. Z sentymentem wspominasz te czasy, jak kamery były wszędzie, była piechnomania. Każdy mówił Grzesiek, kiełbasa, nawet chyba jak twoja żona rodziła, to pod szpitalem telewizja się zbierała. No też była telewizja pod szpitalem i no, był taki okres, no i trzeba to uszanować, no bo raz, tak jak powiedziałem wcześniej, raz jest ktoś na wozie, raz pod wozem i niestety ja akurat byłem w takiej formie, że strzelałem bramki i wszyscy chcieli, żeby jakieś tam autografy, jakieś zdjęcia, jakieś wywiady udzielać i dla mnie to nie było żadnego problemu, bo jestem normalnym człowiekiem i... Pozostały wspomnienia i pozostał, widzę, też dres reprezentacji Polski. To był, pamiętam, Ostrowiec Świętokrzyski, mecz przeciwko Estonii. Piechna przyjmuje lewą, tak? I wali prawą. No niestety, ja sam byłem zdziwiony, że przyjąłem lewą. Znaczy, że przyjąłem to tego, tylko że prawą nogą strzeliłem bramkę w reprezentacji w pierwszym występie. Także, tak jak powiedziałem, że marzyłem kiedyś, żeby zagrać. No i udało się w wieku tam 30, bodajże 3 albo 4 lat, udało się zagrać w reprezentacji. Strzelić jedną bramkę, no i zapisane to gdzieś tam jest w historii. No i sprzęt pozostał, tak? No i sprzęt jeszcze jest. Dużo? No to, co mogłem, co dostałem, to przywiozłem i myślę, że jeszcze tam w opakowaniach wszystko. Zostało nie... Ja myślę, że ty byłeś wtedy młodszy, nie? Bo który to był rok? To było przed to był 2006 rok chyba, bo mówiło się o tobie, 29? Że na Mistrzostwa Świata pojedziesz. Albo 29? No. Może 29, bo jak wracałem z Moskwy 33... Tak, no. W Widzewie było 33. No. 29 lat. Ten Widzew to ci średnią zaniżył w Ekstraklasie. 7 meczów, żadnej bramki. No niestety. Niestety, tam taki był taki układ i no ja chciałem pomóc zespołowi, ale akurat się nie udało. Później w ogóle się nie udawało, nie? W Polonii Warszawa też już twoja legenda zaczęła gdzieś tam umierać, tak. Bo poszedłeś do klubu i po schodach biegałeś głównie. No niestety, no takie były rozkazy głównego szefa i trzeba było po schodach... Na starość po schodach biegać. Ale w dobrej formie jesteś, widzę. No. Kariera skończona parę lat temu, przygoda kontynuowana, a ile przytyłeś? 2 kilo może. To jest, myślę, że nic. Ale myślę, że praca. Teraz się pracuje i nie ma czasu, żeby przytyć. Ale pracuje się na treningach, czy pracuje się... Pracuje się i na treningach, i fizycznie. Siłownię mam w domu, także na placu tam przy rozwożeniu, także jest wszystko okej. Okay. Przy rozwożeniu... Węgla. Uściślimy. No, przy rozwożeniu węgla u teściowej. No i co, człowiek żadnej pracy się nie boi? Nie. Dlaczego mam się bać? Czas jest tak, że idę do łopaty, jest czas, że workuję, jest czas, że rozwożę węgiel i na wszystko trzeba mieć czas. A kiedy kopiesz piłkę? Po południu. Aha. O 16. Do Tomaszowa w samochód? W samochód i przyjeżdżam o 19 i spać i rano z powrotem. Ile ton przerzucasz dziennie? Zależy, no jest tak, że może być i 30. Jeszcze raz, 30. Bierzesz worek, tak? No, wrzucasz? Na samochód i muszę rozładować i
to jest na przykład tak dziennie, na przykład takich worków, ja wiem, może 5, 6 ton. No do tego jeszcze węgiel. No to poważne historie, bo rozumiem, że po prostu nie wystarczyło ci z tego, co zarobiłeś na piłce, żeby spokojnie z tego żyć, dlatego teraz musisz węgiel wozić. No mówię, ja żadnej pracy się nie boję. No, trzeba coś robić w życiu, nie tylko grać w piłkę dodatkowo. I teraz to powiem szczerze, że bawię się piłką, a pracę no, szanuję jako normalną pracę, tak? A dorobiłeś się na piłce? Czy dorobiłem się? No coś tam zarobiłem. No mówiło się legendy o tym twoim kontrakcie w Moskwie. Może się mówiło, no niech krążą te legendy. Ja się cieszę, że nie krążą, no bo po to się wyjeżdża, żeby jakiś grosz zarobić. Pojechałeś do Moskwy po tym kapitalnym sezonie w Koronie. Potem słyszałem, że była też propozycja z Chin, to prawda? Tak. Uzbekistan, Chiny. Ojej. Ale nie, wtedy miałem za małe dzieci, żeby wyjeżdżać gdzieś tam na koniec świata, także... odrzuciłem tą propozycję, no i wróciłem do Polski. A samemu się nie dało? Nie, samemu ciężko. Powiem szczerze, że ciężko. Jak, ja nie wiem, ja jestem przyzwyczajony do dużej rodziny i żeby tam spotykać się cały czas. Także dla mnie było naprawdę ciężko tam. Samemu na przykład żona wyjechała i miesiąc czasu nie było jej, przyjechała po miesiącu, no to dla mnie było ciężko. Odgruzowała mieszkanie, powiedziała. Tak, że nie zostawię. Także naprawdę, no po to się wyjeżdża za granicę, żeby coś tam skapło. Wiadomo, że no, w Polsce idzie zarobić jakieś tam pieniążki, ale no, myślę, że za granicą jest to dużo łatwiejsze. Grzesiu, mhm. Patrzysz teraz na ligę, patrzysz na ludzi, którzy biegają nawet po tych boiskach w niższych klasach. I w której ty byś się widział teraz w lidze? Powiem szczerze, to teraz jest akurat dobry czas na okres przygotowawczy. Powiem szczerze, bym przygotował te 2,5 miesiąca, co jest wolnego. Ja jeszcze ze swoim zdrowiem bym sobie dał radę. Przy tobie nie zdrowie było potrzebne, a skuteczność tylko. Ty nie byłeś piłkarzem, który biegał. Drewniakiem chciałeś powiedzieć, tak? Lisem pola karnego, tak bym to określił. Dla mnie, ja powtarzam tylko słowa trenera Wdowca. Ty masz biegać tylko w polu karnym. Nie schodź mi na boki, nie wychodź po piłkę, tylko stój w polu karnym. A, wyjaśniło się. To nie było tak, że ty nie miałeś siły, tylko realizowałeś. Założenia taktyczne. Założenia taktyczne wykonywałem i to wychodziło. Ja w wieku 27 lat podpisywałem kontrakt. Profesjonalny. No tak. I za ile to wtedy było? To możesz powiedzieć. O, za parę groszy. Za parę groszy. 4000? 4800 albo 4600 chyba. Szału nie było. No, na pewno nie. No, ale to na tamte czasy już jakieś tam dobre pieniążki były, tak? A która to była liga? To było Heko Czerno, czy... Nie, to była już druga liga Korona Kielce. Aha, czyli w Heko nie miałeś jeszcze... Nie. Do Heka, no ja miałem tu tylko 25 minut samochodem, także... A kiełbasa wozi jeszcze czasem kiełbasę kolegom? Tak, bo... no oczywiście, jak zamówią, to jadę i prezes Wojciechowski zawsze coś tam... jakąś łapówkę da. I umówmy się, że miałeś najpierw szczęście do prezesa Wojciechowskiego, którego pracowałeś jako człowiek rozwożący oczywiście. Wędliny, a później miałeś do innego prezesa Wojciechowskiego... nieszczęście. Co z tą koroną, co z tą Polonią nie zagrało? Tam... chory ukor, ja nie wiem. Do tej pory chyba tam jest tak, że ta Polonia tak funkcjonuje. Ale ja nie chcę nic mieć wspólnego z tą nazwą i z tym klubem. A z prezesem Wojciechowskim? O, tym bardziej. Tylko tym od Wendlin. A tak, tym no jak najbardziej. Bo z tamtym J2 Construction nie chcę nic wspólnego mieć. Grzesiu, żona się denerwuje, że ciągle cię ciągnie na boisko. Nawet ja słyszałem takie zdanie, że ona najchętniej by ci nogę ucięła, ale wtedy miałaby wątpliwości, czy nie wystartujesz... W paraolimpiadzie. No żona, no już mówi, byś dał spokój w końcu, co nie, ale mówię, żono, póki mam jeszcze zdrowie, no to jeszcze coś tam pogram, co nie. Jak nie będę miał zdrowia, to wtedy mówi, bo jak nie, to skończysz albo złapiesz jakąś poważną kontuzję, to na wózku to cię zepchnę do rzeki. A ty kontuzji za bardzo nie miałeś, nie? Te cię omijały. Nie. Ja raz, no ale to już za 3 lata temu miałem. Tylko taką, no, poważną. Dla mnie to po 2 miesiącach już chodziłem normalnie. Mhm. Zerwałem wiązadło, ale to już nie ma żadnych problemów.
Nawet dr Domżalski się dziwi, że zrobił mi 23 listopada operację, a koniec lutego już chciałem grać w piłkę. I zagrałeś. I bez żadnego... A przynajmniej wyszedłeś na boisko. Tak. I bez żadnej rehabilitacji, bez żadnej. Strzeliłeś coś? Nie, grałem pierwsze 20 minut. Aha. Słuchaj, to przenosimy się chyba pogadać troszkę o karierze do jakiejś takiej galerii sławy, gablotki sławy. Masz taką w domu? No coś tam jest, coś tam jeszcze tak zostało. Coś znajdziemy. Myślę, że wcześniej jeszcze zawadzimy o skład węgla, to tak jest. Choć zbieramy się do szatni, a ty mi powiedz jeszcze na sam koniec, tobie brakuje tych kamer, czy ty raczej... Nie, ja już jestem, mówię, mi już wystarczy. No nie zatęskniłeś troszeczkę? No wiadomo, że jakby coś tam się trafiło, to jeszcze by coś gdzieś tam podziupało. A zainteresowanie mediów? Kiedyś telefon to rozgrzany do czerwoności. Żona mi parę razy chciała wyrzucić. A teraz? A teraz jest spokój. Ale jakby się coś trafiło i coś, tego dlatego widzisz. Chętnie się mówiłem z tobą, żeby pogadać. Dobra, idziemy zobaczyć na twoją siłownię w kolorze czarnym. No. Halo, halo, salu, salu. Dla niego złoty ból. W jesieni kiełbasa perłą ciągle. Grzesiu, przenieśliśmy się z boiska do składów węgla i powiedz, ty jeździsz czymś takim regularnie? No, raczej codziennie. A masz na to uprawnienia? Nie bardzo, ale na placu mogę jeździć. Ty powiedziałeś, że przerzucasz ten węgiel ręcznie też, ale, że tak powiem, ładowanie za pomocą takich urządzeń ci nie straszne. Nie. Myślę, że załaduję. No. Nie ma problemu z tym. No. Słuchaj, jak pamiętam, to ty nawet jak byłeś liderem tabeli strzelców w Ekstraklasie, to nadal pracowałeś tutaj u teściowej. No tak, no ja po treningach przyjeżdżałem i jak było do rozwożenia i nie krzywiłem się, że nie chce mi się, że to, tylko wsiadałem w samochód i rozwoziłem. A trener Wieczorek w Koronie się nie krzywił, że facet mu pakuje 7, 8, 9 bramek, jednego hat-tricka, a potem zamiast odpoczywać to węgiel przerzuca? Ale to mi służyło i służy do tej pory, także ja się tym nie przejmuję. Po co mam chodzić na siłownię, jak to mam? No, na siłowni chyba trochę więcej mięśni i innych pracuje, nie? No, tu wszystkie. Tu wszystkie. Tu wszystkie. Grzegorz, kiedy w ogóle zacząłeś myśleć o tym, że możesz zrobić karierę piłkarską? Bo raczej właśnie od początku to wyglądało raczej, że będziesz kopaczem czwartoligowym, trzecioligowym, tak pozostaniesz. A jeśli zrobisz karierę, no to raczej w biznesie węglowym. Powiem szczerze, że nie myślałem. A potem było to, że grałem w trzeciej lidze już w Heko Czerno. Dla mnie było super. Że trzecia liga. Później się udało. No jednak jakaś tam iskierka nadziei błysła i zapytała się Korona Kielce i później tak się już życie potoczyło, tak powiem, że z dnia na dzień i coraz to lepiej. Naturalne twoje środowisko to jest murawa piłkarska czy skład węgla? Ja bym chciał, żeby była murawa piłkarska, no ale życie jest takie, jak mówię, nie inne i niestety, no to wygląda tak. Do kiedy mogłem grać w piłkę na murawie, to grałem na murawie, a teraz jest czas na pracę. Czas na pracę. No to na koniec jeszcze tylko dodajmy, że jak przyjechaliśmy, to Grzegorz najpierw jeszcze przerzucił kilka ton, potem do nas przyszedł, przebrał się w dresie reprezentacji Polski. Węgla nie przerzucasz? Nie, mam inny dres. Grzegorz, chodź lepiej pokaż te puchary, bo tutaj można się nabawić depresji w tym czarnym otoczeniu. No zapraszam. Piękna w nam, pięknie gra. Widzę, że z sentymentem wspominasz czasy moskiewskie. To jest fajny artykuł, zwłaszcza, że twoja córka była jeszcze młoda, ale jest coś lepszego. Grzegorz Piechna, transfer za 3 dni, a pod spodem Zinedine Zidane w mniej eksponowanym miejscu, bo jednak lewy górny róg to jest coś. I zdjęcie też chyba powierzchniowo mniejsze i tytuł. No akurat tak, no, zdarzyło się po meczu z Lokomotivem. 1-1. Derby i strzeliłem bramkę, także no akurat się udało. Tych bramek wtedy aż tak dużo nie nastrzelałeś, chociaż tych albumów troszeczkę jest, dzieci z sentymentem wspominają i patrzą chyba na to wszystko, nie? No myślę, że tak, no jest co. Myślę, że coś tam parę zdjęć zostawiłem po sobie i dzieci mają jakieś tam pamiątki, będą miały co wspominać. Tak patrzę, że tutaj nie dość, że lider wozi węgiel, to jeszcze później kołyska dla Amelki. Tak jest. Córka nam wspominała, że się chwaliła nawet w szkole. Tak. I pani
wychowawczyni chciała, żeby zostawić jej ten album, to ona sobie poogląda, poczyta i... Kamila powiedziała, że mam na następny piątek. No, proszę bardzo. Także ma zanieść do szkoły i będzie się chwaliła. Powiedz, ty to otwierasz czasem te albumy sam dla siebie, tak wieczorem siadasz i mówisz, ale były czasy. Powiem, że nieraz jest tak, że no jest chęć powspominać i chętnie otwieram. Łezka się kręci wokół? No, na pewno. Grzesiu, tutaj jeszcze masz takie, widzę, na godnym miejscu dwa trofea. No weź to, tego piłkarskiego Oscara, najlepszy napastnik, trochę się grało, nie? No trochę się grało, akurat się udało i mówię, no... Że udało się, to przypomnijmy, piłkarskie Oscary to przecież wybierają piłkarze, to nie to, że jakieś grono ekspertów cię wybrało, to koledzy z boiska i rywale głosowali. No wybrali, akurat mówię, że no strzeliłem parę bramek i... Dlatego myślę, że ten puchar jakiś tam trafił do mnie. Najfajniejsze te dwa trofea są nasze piłkarskie z Oscary? Spróbuj powiedzieć, że nie. Nie, no i nie mówię, że nie, no bo to jest pamiątka na całe życie i mówię, że tych Oscarów, tych pamiątek jest troszeczkę i no jestem zadowolony z tego, że są te pamiątki jakieś. Tutaj tylko te zostały najbardziej znamienite, bo chyba masz ich więcej. No mam, ale żona już popakowała troszeczkę w pudła i tak na strychu są tam poukładane i czekają później może na zmianę dekoracji. W domu rządzi żona czy król? Nie, żona. To jest pamiątka, dostałem od prezesa Klickiego za króla strzelców ekstraklasy w meczu pożegnalnym z Torpedo Moskwa. Ustrzeliłeś coś już z tego? Nie, jeszcze nie. Chyba nie działa, lepiej nie próbuj. Nie, bo to jest zapalniczka. To jest zapalniczka. Ale nie palisz? Nie, ja nie palę, nigdy nie paliłem i nie palę. Chyba, że przy piwie. Nie, w ogóle. Piwa nie pijesz? Nie, piwo piję, ale nie palę papierosów w ogóle. A, no to się chwali, to może być recepta na karierę. Grzegorz, jedno wspomnienie związane z tym słynnym 2006 rokiem? No miło te wszystkie nagrody odbierać za sportowca, za odkrycie roku i tak dalej. Także no, to chyba najcenniejsze, że udało się zdobyć króla strzelców ekstraklasy. A największy moment wzruszenia? To powiem szczerze, że ta bramka w reprezentacji. Jak strzeliłem, nie wiedziałem, jak się mam zachować. Czy śmiać się, czy płakać, czy po prostu stanąłem i to była ta radość. Później chłopaki dopiero mówi, ty, Sebek Mila jeszcze do mnie mówi, ty masz wszystko już teraz, to możesz buty już, gwoździa i buty, zakończyć karierę, bo w reprezentacji strzeliłeś króla strzelców, także to zapamiętałem w autokarze, jak żeśmy wracali do hotelu. Mówi, ty możesz już kończyć. Jak byś określił swoją piłkarską przygodę, piłkarską karierę, tak już na, już pod samej koniec? Pod samej koniec, krótko, a szczęśliwie powiem, że jak to mówią wszyscy, małą rzeczką, a często ja miałem krótki taki epizod, małą rzeczką, a z roku na rok coś tam osiągałem. A na końcu już taką chochlą czerpałeś. No, można tak powiedzieć. Udało się, bardzo. Udało się w ciągu 5 lat coś tam osiągnąć i myślę, że jestem zadowolony z tego, że późno, bo późno, lepiej późno niż wcale, zacząć, a skończyć i coś osiągnąć. Grzesiu, są jeszcze tacy, co cię pamiętają, my cię też pamiętamy. Dzięki. Ja też, dziękuję. Grzegorz Piękna, Ligi Duma, hej, Ligi Duma, hej, Ligi Duma, hej, Grzegorz Piękna, Ligi Duma, hej. Dużo strzela, duma mniej.